Rozdział pierwszy. Scarlet. Moje ciało uderza o podłogę. Gdy w panice otwieram oczy, widzę ciemność. Co się stało? Po chwili w smolistej czerni dostrzegam odrobinę szarości. Może nawet poświatę dochodzącą z nad mojej głowy. Zasnęłam? Spadłam z łóżka? Chcę usiąść, ale nie mogę się ruszyć. Dlaczego nie mogę się ruszyć? Ciarki przechodzą mi po plecach, bo jestem niemal pewna, że nie zasnęłam Drzemki w środku dnia nie są w moim stylu Nie mam na nie czasu Poza tym, gdybym zasnęła, nie dudniłoby mi w uszach Five hundred miles proclaimers Czekaj Biegłam, nie spałam Więc czemu u licha nie mogę się ruszyć? Wije się i czuję, jak nagimi ramionami tre o coś, co przypomina szorstką wykładzinę o kurwości, co się dzieje? Proklejmer smilknął na chwilę, po czym piosenka zaczyna lecieć od początku. I w tym bezcennym ułamku ciszy coś w mojej głowie klika, i już wszystko wiem. Krew pędząca w moich żyłach zwalnia gwałtownie, jak nurt w zamarzającej rzece. Boże, nie, nie, to nie może, nie, to niemożliwe. To nie były realne groźby, to nie mogą być oni. I nawet kiedy ze wszystkich sił starałam się temu zaprzeczyć, mój wewnętrzny głos dobitnie mi uzmysławia, że nie mam co się łudzić. Mają mnie. Ich groźby były realne. Teraz mnie zabiją. Trzeba było posłuchać Rajana i Kristin. Dlaczego ich nie posłuchałam? Ach, no przecież. Nie posłuchałam, bo nigdy nie traktuję takich rzeczy poważnie. I teraz. Serce wali mi jak młotem, kiedy wyginam dłonie na tyle, na ile jestem w stanie i czubkami palców pocieram o coś, co przypomina... dywan. Żołądek zaciska mi się w kamień, gdy uzmysławiam sobie, co się dzieje. Zawinęli mnie w dywan. Boże, ja pierdolę, to się nie dzieje, niemożliwe. Proclaimers nadal dudnią mi w uszach, ale po ciele przechodzą mi ciarki. Co to było? Trzasnęły drzwi? Czyjeś kroki? Potem słyszę stłumione głosy. Próbuję się w nie wsłuchać, ale przez głośną muzykę nie jestem w stanie. Aż nagle. coś uderza mnie w bok, ale na szczęście dywan łagodzi cios. O nie, czy ktoś mnie właśnie kopnął? Nie jestem głupia ani bezradna. Całe życie mieszkam na Manhattanie i trzykrotnie próbowano mnie napaść. Lecz choć nie jestem delikatnym kwiatuszkiem, to żaden z dwóch kursów samoobrony dla kobiet, w których charytatywnie wzięłam udział, nie przygotował mnie na sytuację, w której będę zawinięta w dywan, ponieważ porwał mnie prawdopodobnie ktoś, kto od dawna groził mi śmiercią. Piosenka w moich uszach nieznacznie cichnie, gdy panowie z Proclaimers wymieniają wszystko, co by zrobili dla ukochanej, i wtedy docierają do mnie czyjeś podniesione głosy. Że co zrobiłeś? Męski głos dudni tak głośno, że całe powietrze uchodzi mi z płuc. Brzmi wściekle i władczo. Ze strachu oblewa mnie zimny pot. Powiedziałeś, że ona może to załatwić. Kolejny głos, bardziej piskliwy, przedziera się przez wokal, zanim proklaimer, docierają do refrenu i znów zagłuszają wszystko inne. Kto powiedział, że mogę coś załatwić? Co miałabym załatwić? Gdzie? Myśli przelatują mi przez głowę, lecz moje zdolności mentalne są w tej chwili poważnie osłabione przez ważący tysiąc ton strach i pragnienie, aby się skruszyć i uciec. Znów jakieś mruczenie i jeszcze większa konsternacja w mojej głowie. Co miałabym załatwić? Dla kogo? Może to znaczy, że mnie nie zabiją, bo naprawdę nie chciałabym zostać dziś zamordowana, ani jutro. Ani nigdy. Nagle zaczynam się toczyć. Dosłownie, jak kamień, który ktoś kopnął i teraz odbija się od własnych boków. Boże, 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 myśl, myśl, moje ciało turla się aż zupełnie tracę orientację, a słuchawki wypadają mi z uszu. Oślepia mnie ostre światło, gdy uwolniona ląduje na plecach ze wzrokiem wbitym w sufit. W nozdrza uderza mnie zapach skórzanych mebli i płynu do prania dywanów Chwiejnie staję na nogach i przy pierwszym kroku znosi mnie na bok, jakbym była pijana Obracam się wokół własnej osi, szukając wyjścia, ale wtedy czyjaś wielka dłoń zamyka się na moim nagim ramieniu Dłoń jest ciepła, jakby dotąd trzymano ją w kieszeni albo zaciskano w pięść Dotyk przeszywa mnie dreszczem aż po czubki palców Wow, czegoś takiego jeszcze nie przeżyłam! Odskakuję i natychmiast się potykam. Lecąc w przód, w ostatniej chwili przytrzymuję się skórzanego fotela. Proszę, nie zabijaj mnie. Cokolwiek mam załatwić, załatwię. Wiszę na poręczy fotela z pochyloną głową i wypowiadam te słowa w kierunku odzianych w poszarpane dżinsy nóg mężczyzny stojącego kilka kroków za mną. Sama nie wiem, dlaczego mi się wydaje, że przystąpienie z nim do negocjacji to dobry pomysł. Najwyraźniej w tej chwili kieruje mną wyłącznie instynkt przetrwania i na zdrowy rozsądek nie mam co liczyć. W duchu szykuje się na cios, albo co najmniej napaść werbalną, lecz nic takiego nie następuje. Poza cichym szumem 500 miles, dobiegającym z moich słuchawek, leżących teraz na podłodze, pokój wypełnia ciężka cisza. Czekam, aż mężczyzna w poszarpanych dżinsach się poruszy. Podejdzie do mnie. Zabije mnie, ale tego nie robi. Kurwa, mać! Jego głos jest łagodny, jakby słowo mimowolnie wymknęło mu się z ust i nie chciał, żebym je usłyszała. Proszę. Szepcze i w końcu zdobywam się na odwagę, aby podnieść wzrok na resztę ciała przynależącego do masywnych dżinsowych nóg. Proszę, nie rób. Milknę, kiedy moje oczy spotykają się z najbardziej intensywnie błękitnymi oczami, jakie w życiu widziałam. Mógłby zbić majątek na tych oczach głównie dlatego że znajdują się w niemożliwie przystojnej twarzy która wcale nie powinna być przystojna bo nos jest lekko zakrzywiony a przez mocno zarysowaną kość policzkową biegnie biała szrama wargi ma zaciśnięte w surową kreskę a twarz przesłaniają potargane jasne włosy ta bestia choć wygląda apetycznie zamierza mnie zabić Głos w mojej głowie wydaje ostateczny werdykt na podstawie ostrzeżeń intuicji, która mi podpowiada, że ten mężczyzna nie boi się sprawić bólu drugiemu człowiekowi. Z jego ciała bije surowa, pierwotna energia, a mnie przeszywa dreszcz, od którego niemal szczękam zębami, tak silnie na mnie oddziałuje. Piękny i brutalny. Tak podpisuję zdjęcie, które właśnie wykonałam w głowie, przedstawiające być może ostatnią twarz, jaką zobaczę w swoim życiu. To koniec. Powinnam była posłuchać innych, ale nie posłuchałam. To wszystko moja cholerna wina. Przygryzam drżącą wargę i prostuję plecy. W oczach wzbierają mi łzy, lecz nie pozwolę im popłynąć. Jeszcze nie teraz. Najpierw. Spróbuję się potargować z ponurym żniwiarzem. Rozdział drugi: Legend. Zabiję go. Po wszystkim, co dla niego zrobiłem, zabiję skubańca. Myślałem, że stałem na skraju przepaści, ale teraz znalazłem się w najprawdziwszej czarnej dupie, z której nie ma wyjścia. Zawsze sądziłem, że jeśli zgodnie z przewidywaniami wszystkich dookoła skończę w więzieniu, to skończę tam za przestępstwa, które faktycznie popełniłem. Ale nie. Wyląduję tam dlatego, że Bump porwał najbardziej wpływową kobietę poniżej czterdziestki, według NYC Magazine. Chociaż w rzeczywistości miała dopiero 31 lat. Oż kurwa mać, ja pierdolę. Scarlet Priest, złotowłose uosobienie klasy nietykalnych, stoi w moim biurze w Legend, moim nowym, lecz już dogorywającym klubie. Patrzy na mnie z wrodzoną wyższością, choć pewnie cała się trzęsie ze strachu przed rychłą śmiercią. Bo co niby ma sobie myśleć kobieta, która została porwana? Wściekłość pompuje mi adrenalinę do krwi. A Bump właśnie robi krok w kierunku drzwi, jakby zamierzał się schować. Przynajmniej ma dość oleju w głowie, aby wiedzieć, że ma przejebane bardziej niż kiedykolwiek w życiu. I słusznie, bo gdyby to był ktokolwiek inny, już by kładł głowę pod topór. I co mam kurwa z tym zrobić? Zarządzanie szkodą, jeśli to w ogóle możliwe. Cokolwiek chcesz, żebym załatwiła, załatwię to, powtarza. Głos jej drży, ale mówi jasno i wyraźnie. Tylko proszę, nie zabijaj mnie. Co się teraz musi dziać w jej głowie? I dlaczego proponuje, że mi cokolwiek załatwi, chyba że usłyszała Bampa? Co dokładnie usłyszałaś? Pytam. Odrzuca głowę do tyłu, jakby samo brzmienie mojego głosu było dla niej obelgą, a ja nawet nie jestem w stanie poczuć się tym urażony. Powinna wrzeszczeć i straszyć nas glinami, więzieniem, FBI i całą fortuną swojej rodziny. Jej zęby zostawiają lekki ślad na dolnej wardze, gdy przestaje ją przygryzać. Jej gardło przesuwa się do góry, kiedy przełyka ślinę, a ja zastanawiam się, dlaczego tak dokładnie rejestruję każdy jej cholerny ruch. Pewnie dlatego, że będę o niej myślała aż do śmierci. Leżąc na więziennej pryczy i marząc o wolności oraz życiu, które chciałem z nią wieść. Wspaniałym życiu. Takim, w którym... Ucinam ten wątek, gdy Scarlet Priest otwiera usta, aby coś powiedzieć. Nic więcej nie słyszałam. Tylko o tym, jak Proclaimers śpiewają, że przejdą pięćset mil. Dopiero wtedy, gdy to powiedziała, usłyszałem marszowy rytm piosenki Five Hundred Miles, dobiegający z jej białych słuchawek leżących na marmurowej posadzce. Podejmuję błyskawiczną decyzję, jedną z tych, które nieraz uratowały życie mnie i Bampowi. Istnieją bowiem tylko dwa sposoby, w jakie mogę to rozegrać, a ponieważ w razie niepowodzenia każdy z nich skończy się dla mnie odsiadką, równie dobrze mogę spróbować coś na tym ugrać. Jesteś aż taka dobra, jak mówią? Pytam i biorę do ręki leżący na biurku numer NYC Magazine, od którego zaczął się ten koszmar. Pokazuję jej okładkę. Nieznacznie unosi brodę i zastyga na widok błyszczącego zdjęcia samej siebie. Zdjęcie zostało mocno wyretuszowane, choć moim zdaniem prawdziwa Scarlet wygląda jeszcze lepiej. Nie, żeby moje zdanie na ten temat miało w tym momencie jakiekolwiek znaczenie. Po chwili podnosi wzrok i jej szare oczy ponownie spotykają się z moimi. Nie, jestem lepsza, mówi zachrypniętym szeptem ale wyraźnie słychać w nim niezachwianą pewność siebie. Oblizuje różane wargi i dodaje, zwłaszcza jeśli od tego zależy moje życie. Księżniczka w wieży z kości słoniowej potrafi zachować zimną krew dobrze wiedzieć. Wiesz, gdzie jesteś i kim ja jestem? Przerywa kontakt wzrokowy, żeby się rozejrzeć. Kiedy po lewej zauważa bampa, jej wzrok przeskakuje z powrotem na mnie. Nie i nie. Oraz, żeby była jasność. Jestem w stanie natychmiast zapomnieć o wszystkim, o czym chcesz, żebym zapomniała. Mogłabym zrobić dyplom z dyskrecji. Jej instynkt przetrwania góruje nad strachem. To dobrze. Scarlet, to twój szczęśliwy dzień. Zamierzam dać ci szansę na uratowanie siebie. A w myślach to daje. I mnie. Rozdział trzeci Skarlet. Uratować siebie. Propozycja brzmi kusząco, zwłaszcza gdy pada z pomiędzy tych pełnych warg, osadzonych na niebezpiecznie przystojnej twarzy. Ale może to zbyt piękne, aby było prawdziwe? I co to za akcent? Pobrzmiewa w nim ledwie słyszalny południowy zaśpiew. Szybko przełykam kolejną gulę, która zdążyła urosnąć mi w gardle. Jego akcent jest nieistotny. Istotne jest, żebyś wyszła z tego cało. Unoszę brodę i mierzę go wzrokiem z góry na dół, ponieważ to zdaje się działać najlepiej, oraz dlatego, że bardzo łatwo mi przychodzi mierzyć go wzrokiem. Jezu Chryste, w życiu nie zetknęłam się z tak doskonałym ucieleśnieniem surowego splendoru. Przestań o nim myśleć i skup się na tym, jak się stąd wydostać. Wtrąca się przytomnie mój głos wewnętrzny. Jaką mam pewność, że to nie jest podstęp? Jego twarz nawet nie drgnęła. Jest całkiem pozbawiona emocji i wygląda tak, jakby ją wykuto na zboczu skały. Chociaż niemal niedostrzegalnie zaciska szczękę raz z jednej, raz z drugiej strony. Żadnej. Ale i tak mnie wysłuchasz. Jego słowa brzmią tak nieskończenie władczo, że niemal czuję jak mnie osaczają. Mam ochotę skulić się w którymś z tych skórzanych foteli i objąć kolana ramionami, aby się przed nimi ochronić. Chociaż nie, nie w fotelu. Mam ochotę przerwać zaklęty krąg jego obezwładniającej obecności i chaosu, które wywołała w moim ciele, i rzucić się do drzwi. Tylko, że jest tu jeszcze ten drugi facet, który jakimś sposobem zdołał mnie porwać, kiedy biegłam pozując do zdjęcia. Chociaż pewnie nie biegłam zbyt szybko. Dlatego chwytam się jedynej rzeczy, której nikt nie może mi odebrać: mojej bezczelnej zuchwałości. Więc mów, bo mam napięty grafik na ten wieczór i wkrótce ktoś się zorientuje, że mnie nie ma. Mama byłaby dumna z mojego wyniosłego tonu i dyskretnej groźby. To ona mnie nauczyła, że pewność siebie powinna być najważniejszym dodatkiem w mojej garderobie i że nawet jeśli tak naprawdę jej w sobie nie czuję, to mam obowiązek ją udawać. Szkoda, że już jej tutaj nie ma, aby mogła mi osobiście o tym przypomnieć. Wspomnienie straty przeszywa mi serce, kiedy nadal patrzę z dołu na swojego adwersarza, który znów zaciska szczękę i nabieram obaw, że go wkurzyłam. Niezbyt mądrze, Skarlet. Przeczesuje moją twarz tymi przenikliwie niebieskimi oczami, jakby próbował przebić się przez skorupę perfekcyjnego makijażu. To dzieło nie moje, lecz mojej stylistki, na potrzeby sesji. To znaczy perfekcyjny był przed incydentem z dywanem. W tej chwili jednak mam w dupie to, jak wyglądam. Wygląd w niczym mi nie pomoże, jeśli będę martwa. Nie ma co, ma babka jaja. Po raz pierwszy odzywa się gość po mojej lewej. Jego akcent jest silniejszy i natychmiast pozwala mi umiejscowić go gdzieś na głębokim południu. Na podłodze obok niego leży duży, prążkowany pies, który o słodki Jezu, wygląda tak, jakby mógł mnie pożreć. Na szczęście ani drgnie. Zamknij się, Bump. Ten, który stoi przede mną, nie odrywając ode mnie wzroku, rzuca w stronę towarzysza. Bump? Rany, co to w ogóle za imię, Bump? Zastanawiam się mimowolnie, lecz z rozmyślań szybko wyrywa mnie głos niebieskookiego diabła, który wskazuje głową fotel. Siadaj i słuchaj. Mam ochotę zaprotestować przeciwko zwracaniu się do mnie jak do psa, ale uznaję, że w tej chwili milczenie będzie złotem. Gdy tylko tyłkiem dotykam skórzanego siedziska, on otwiera usta, żeby mi wyjaśnić, jak dokładnie mogę ocalić skórę. Rozdział czwarty legend. Scarlet Priest podnosi na mnie wzrok ze skórzanego fotela, który Zoe, moja pracownica, gdzieś wyszperała, kiedy wspólnie urządzaliśmy klub. Po tym, jak przedstawiłem jej kilka własnych propozycji, uznała, że sama zajmie się wystrojem, bo ja zrobię z tego miejsca francuski burdel. I pewnie miała rację. Raczej trudno mnie posądzić o wyrafinowany gust. Mówi się, że dobrego smaku nie da się kupić. I to jest prawda. Na szczęście można się go nauczyć krok po kroku. Chociaż kobieta, którą mam przed sobą, raczej wie już wszystko o tym, co jest ładne, a co nie. Jej matka była światowej klasy modelką, i nawet ja rozpoznałem jej nazwisko, kiedy czytałem ten artykuł. Jezu, za moich czasów nie było chyba nastolatka, który by o niej nie myślał, waląc sobie konia. Należała do tej samej ligi, co Cindy Crawford i Christie Brinkley. Cały kraj pogrążył się w żałobie, kiedy umarła jakieś pięć lat temu. Scarlet była wyraźnie niższa od swojej matki i zdecydowanie nie mogłaby chodzić po wybiegu, ale mimo to podobieństwo było uderzające. Ten sam odcień blondu, chmurne szare oczy i figura, która nigdy nie wyjdzie z mody. Z kobietą taką jak ona nie miałbym szans się spotkać zanim otworzyłem Legend. A teraz... Ona jest jedną z moich ostatnich szans na ocalenie klubu. Jeśli nie uda mi się ponownie ożywić tego miejsca, stracę wszystko, na co harowałem całe życie. Wpakowałem w to miejsce wszystkie swoje pieniądze oraz cholernie dużo kasy, która nawet nie jest moja. Do tego stopnia wierzyłem, że klub będzie sukcesem. I będzie, bo ona to załatwi. Gdybym wierzył w łaskawość Boga, to w tym momencie zacząłbym się modlić, ale dla mnie jakoś nigdy nie był przesadnie łaskawy, dlatego przywykłem do zakasywania rękawów i odwalania brudnej roboty. Tylko, że tym razem to nie wystarczy. Daję z siebie wszystko i to wciąż jest za mało. Potrzebuję czegoś więcej, albo kogoś więcej. Potrzebuję Scarlet Priest, chociaż nienawidzę potrzebować kogokolwiek. Więc kurwa miejmy to już za sobą, opieram się tyłem o krawędź biurka i krzyżuję ręce na piersi. Ludzie cię naśladują, chodzą tam, gdzie każesz im chodzić. Kupują to, co każesz im kupować, mruży oczy. I to jest legend, gdy pada nazwa klubu, ona mruga pośpiesznie, jakby ta nazwa nic jej nie mówiła. Kurwa, jeśli tak. To moja krucjata o to, żeby cały Nowy Jork usłyszał o Legend. Okazała się klapą. Legend? Ten nowy klub, który dopiero co się otworzył i zamknął? Ostatnie zdanie mówi ostrożnie i przechylając głowę na bok, choć równie dobrze mogła mnie po prostu kopnąć w brzuch. Czyli krucjata się powiodła. Tylko potem wszystko zjebałem. Klub nie jest zamknięty. Mówię przez zaciśnięte zęby. Unosi lekko brodę i marszczy brwi, wyraźnie zaintrygowana. To chyba lepsze niż gdyby miała spanikować. Zwłaszcza, że próbuje ją przecież przekonać do współpracy. A nie było tu jakiejś strzelaniny? Wydawało mi się, że zaraz potem klub zbankrutował. Jakby nie patrzeć, to był poważny cios wizerunkowy. Bump znów postanawia się odezwać, chociaż powinien trzymać gębę na kłódkę. W samą noc otwarcia ktoś normalnie chciał podstawić Gejbowi ale żeśmy się nie zamkli. Dlatego tu jesteś panienko. Pomożesz nam wszystko naprawić i zaściągnąć do nas ludzi. Liczę do trzech i jeszcze próbuję głęboko oddychać. Chociaż przysięgam, że ten szczeniak mocno nadwyręża moje i tak mocno zużyte zapasy cierpliwości. Bamb, wyjdź stąd. Rzucam szorstko, na co chłopak, który jest dla mnie jak młodszy brat, tylko patrzy na mnie spod byka. Tylko jemu coś takiego może ujść płazem. Ale uciszam jego protesty jednym lodowatym spojrzeniem. Chudzielec, którego znam przez większość życia, niechętnie wycofuje się do drzwi, które cicho za sobą zamyka. Teraz będzie tam stał jak przedszkolak i dociskał do nich ucho, próbując podsłuchać, o czym mówimy. Ale przynajmniej nic więcej nie powie, zanim nie skłonie Scarlett Priest, żeby zgodziła się na propozycję, która będzie chyba najbardziej bezczelną ze wszystkich, jakie w życiu złożyłem. Kiedy ponownie kieruje uwagę na kobietę siedzącą w fotelu z dłońmi elegancko splecionymi na kolanach. Nie mogę się powstrzymać, aby nie podziwiać spokoju, jakim maskuje swój strach. Nosiła ten spokój niczym zbroję. Nie miałem pojęcia, że taka postawa może być pociągająca. Ale niech mnie szlak, jeśli nie jest. Ona też korzysta z okazji, aby bacznie mi się przyjrzeć. Przesuwa po mnie wzrokiem, jakbym był tygrysem za kratą zoo w Bronxie. Gdzieś tam pod powierzchnią czai się strach. Mimo, że starannie go ukrywa. Głupia nie jest, to pewne. Kiedy zastanawiam się, jak sformułować swoją ofertę, ona uprzedza mnie i od razu trafia w sedno. Chcesz, abym użyła swoich wpływów, żeby z powrotem przyciągnąć ludzi do Twojego klubu, tak? Majaja ze Stali. Niech to szlak. Unoszę brodę. Tym się właśnie zajmujesz, prawda? Tylko na zlecenie. Nie na porwanie. Unosi brodę, jakby szykowała się do obrony swojego stanowiska i nagle zajebiście chce zobaczyć, jak się wkurza. Stop, Gabe. Powstrzymaj się, kurwa. Od dwudziestu pięciu lat do dożywocia. Taka jest stawka w tej grze. Nie zapominaj o tym i weź się w garść. Potraktuj to jako zlecenie, Skarlet. Chyba, że nie chcesz się go podejmować. Może nie jesteś aż tak skuteczna, jak ci się wydaje. Instynktownie próbuję ją podpuścić. Mam przeczucie, że księżna Manhattanu nie lubi, gdy się podważa jej kompetencje. Wątpię, aby jej ego potrafiło to znieść. Kiedy wydyma wargi, mimowolnie wyobrażam sobie, jak zajebiście byłoby je poczuć na kutasie. Ta, jasne. Daj sobie spokój. Piąta aleja słabo się rymuje z niebieskim ptakiem, który z osiedla przyczep w Mississippi przyfrunął do New Jersey. Poza tym chętną laskę mogę sobie przygruchać w każdej chwili. Z tym nigdy nie miałem problemu. Żadna z nich jednak nie może mi załatwić tego, co może Scarlett Priest. Prostuję plecy. Powiedziała mi już, że jestem jeszcze lepsza. Tyle, że normalnie nie zajmuje się akurat tego typu rzeczami. Czyli jakiego typu rzeczami? Jestem gotów zaoferować jej wszystko, czego zechce, za samą obietnicę, że spróbuję. Jestem zajebiście zdesperowany, a nie nienawidzę się tak czuć. Rzeczami typu porywamy cię i w zamian za to, że cię nie zabijemy, masz uratować nasz biznes. Dlatego wybacz, jeśli się waham, po prostu to jest dla mnie nowość. Zakłada nogę na nogę i ciężkie od napięcia powietrze przecina szelest. Gdy jej skóra ociera się o obicie fotela. Stary, przestań się gapić na jej nogi. Nawet jeśli ma pozłacaną cipkę, to ona i tak nie jest dla ciebie. Zmieniam pozycję i ciężej opieram się o krawędź biurka. Muszę teraz ostrożnie dobierać słowa. Zajebiście potrzebuję jej pomocy, dlatego uciekam się do jedynego argumentu, jaki w moim odczuciu mógłby ją przekonać. Powinnaś się raczej martwić tym, co się stanie, jeśli się nie zgodzisz. Dla ciebie ta robota to bułka z masłem. Daj mi to, czego potrzebuję, i więcej nie będziesz musiała mnie oglądać, nawet w najgorszych koszmarach. Znów przygryzła dolną wargę, a ja mam ochotę ją w tym wyręczyć. Niech to szlak, powinno się jej tego zabronić. Ona jest tak bardzo poza zasięgiem, że nie wolno mi nawet myśleć o dotykaniu jej, cokolwiek by się nie działo. Reszta mojego ciała niestety nie otrzymuje tego komunikatu i napina się, gdy ona pochyla się do przodu. Co wobec tego uznasz za pomyślny wynik? Muszę to wiedzieć, żeby móc szczerze ocenić szanse powodzenia. Rozplata dłonie i jej palce z nienagannym manikurem zaginają się na drewnianych zakończeniach poręczy fotela. Kiedy wyjaśnia dalej? Jeśli klub jest w stanie śpiączki klinicznej i tylko czeka, aż ktoś wyciągnie wtyczkę, to niewykluczone, że nie będę mu już mogła pomóc. A nie będę się zacharowywać, próbując go uratować, tylko po to, żeby na koniec i tak mnie sprzątnął, bo niestety nie jestem cudotwórczynią. Mam ochotę sprostować, że nie jesteśmy gangsterami i nikogo nie sprzątamy i że Bump nigdy wcześniej nikogo nie porwał, a teraz jedynie próbował pomóc. Nie mogę jej tłumaczyć, że jego wyższe funkcje umysłowe są osłabione, bo to będą tylko kolejne dowody, które wpędzą nas obu do paki. Jeśli ktokolwiek ponosi winę za to, co spotkało Bampa, to tym kimś jestem ja. I dlatego trzymam gębę na kłódkę i pozwalam, aby Scarlet Priest wyobrażała sobie najgorsze. Muszę go chronić. Nawet jeśli w tej chwili mam ochotę go zajebać za to, że nas wpędził w to szambo. Tyle, że tak naprawdę to nie jego szambo, tylko moje i zamierzam je oczyścić. Dlatego decyduję się zagrać z nią w otwarte karty. Muszę spłacić ludzi, którzy pożyczyli mi kasę na otwarcie interesu, bo inaczej oni mają prawo zabrać mi wszystko, co posiadam, na poczet długu. Za pomyślny wynik uznam sytuację, w której ich spłacam i zachowuję to, co moje. Będziesz do nas przychodzić co tydzień, w soboty i przyprowadzisz swoich znajomych. Porobicie sobie selfie, powrzucacie je do sieci, napiszecie, że tu jesteście. Przyprowadź mi ludzi żebym mógł zarobić jakąś kasę i zrobić to, co muszę zrobić. Co tydzień? mówi podniesionym głosem i otwiera szerzej oczy. Każdy, kto mnie obserwuje, natychmiast się połapie, że coś śmierdzi. Nigdy nie chodzę co tydzień w to samo miejsce, co najwyżej w co drugą sobotę i to góra trzy albo cztery razy. Rozkrzyżowuje i krzyżuje ponownie te swoje porcelanowe nogi, a ja ze wszystkich sił próbuję powstrzymać krew, która odpływa mi z głowy i biegnie prosto do kutasa. Czy ona się ze mną targuje? Bamb ma rację, ma babka jaja. Z drugiej strony, jedną z gorzkich lekcji, jakie sam odebrałem, jest ta, że trzeba umieć się cenić. Scarlet Priest najwyraźniej wie, co może wnieść do gry. Jestem pod wrażeniem jej ostrej gry, zwłaszcza, że w jej przekonaniu stawka jest znacznie wyższa niż w rzeczywistości. Postanawiam pójść na kompromis. Dwie soboty pod rząd, a potem co druga. Będziesz tu przychodzić, aż powiem, że wystarczy. Wyciągam rękę. Umowa stoi. Wciąga głęboko powietrze i przytrzymuje je w płucach na kilka chwil, po czym wydmuchuje powoli. Znam to. Stosowałem tę samą metodę kontrolowania nerwów, żeby się nie dekoncentrować przed ważną walką. I dlatego wiem, że zaraz dostanę to, czego chcę. Dzięki kurwa Bogu co oznacza, że jestem winien przeprosiny Bampowi. Być może. Rozdział piąty Scarlet Kłykcie wyciągniętej ku mnie dłoni pokrywają blizny, jakby Gabriel Legend musiał wywalczyć sobie drogę do miejsca, w którym się teraz znalazł. Jest groźny, szorstki i jak nie z tego świata. Każdy jego ruch, począwszy od tego jak opiera się o swoje biurko, aż po sposób w jaki wyciąga do mnie rękę, jest precyzyjny i oszczędny i emanuje kontrolowaną siłą. Faceci z kręgów, w których się obracam, mogą tylko pomarzyć o takiej prezencji. Mimo że wciąż mi się nie przedstawił, zorientowałam się kim jest, gdy tylko wymienił nazwę klubu. W ciągu ostatnich kilku lat Gabriel Legend wyrobił sobie niezłą markę. Kelsey, moja fryzjerka i makijażystka, jest zawsze na bieżąco z najświeższymi plotkami i wie, co się dzieje w mieście, zarówno na powierzchni, jak i w podziemiu. Natomiast jej brat, John Park, był wielkim fanem nielegalnego klubu, który wcześniej prowadził pan Legend. John chodził do Urban Legend napić się i pooglądać walki, zarówno te na ringu, jak i te poza nim. A kiedy Kelsey prosiła, żeby ją ze sobą zabrał, to zawsze odmawiał. To zbyt niebezpieczne, mówił. To nie jest miejsce dla takich dziewczyn jak ty. Potem jednak John się wkurzył, gdy klub z dnia na dzień się zamknął. Któregoś wieczora do ludzi, jak zawsze, stojących w kolejce przy wejściu, wyszedł jakiś facet i powiedział. Dziś zamknięte i w ogóle, na zawsze, nadchodzi nowy legend. To tam będziecie chcieli się bawić, o ile w ogóle dostaniecie się do środka, bo uwierzcie mi, że będziecie chcieli się dostać. Dwa miesiące później całe miasto mówiło o nowym, ekskluzywnym klubie i o jego właścicielu legendzie. Umowa stoi? Pyta ponownie. Wracam do rzeczywistości i jego wyczekującego, lodowatego spojrzenia. A mam jakiś wybór? Zawsze masz jakiś wybór, Scarlett, bez względu na to, jak ci się on podoba. Wstaję i od razu się spinam, bo to, co powiedział, jest kompletną bzdurą, nawet jeśli teoretycznie ma rację. Mogłabym mu powiedzieć, żeby spadał na drzewo i zaryzykować konsekwencje. "Już nie wierzę, że mógłby mnie zabić. Nie sądzę, aby chciał spędzić resztę życia w więzieniu. Chociaż z drugiej strony, żeby wpakować go za kratki, musieliby znaleźć moje ciało i dowiedzieć się, co się ze mną stało. Więc nie wiem, czy mam ochotę wkurzyć tego gościa, który mógłby mnie załatwić gołymi rękami i nawet się nie spocić. Nie, nie mam. Dopiero zaczęłam realizować cele, jakie sobie wytyczyłam." Nie mogę dziś umrzeć. W tamtej chwili podejmuję decyzję. Potraktuję ocalenie legend przed plajtą jako wyzwanie zawodowe, a przed wyzwaniami nie cofam się nigdy. Znów przeszywa mnie prąd, gdy ściskam jego zrogowaciałą dłoń i potrząsam nią, jakbym codziennie podawała rękę ludziom, którzy mi grożą. Ze sztuczną pewnością w głosie mówię W porządku. Umowa stoi. Świetnie. Uścisk ma mocny i pewny, i rozluźnia go niemal natychmiast po tym, jak się zgadzam. Jakby nie był w stanie znieść mojego dotyku ani sekundy dłużej, niż to jest konieczne dla przypieczętowania umowy. Szybko się odsuwa, jakbym go oparzyła. Miło, że nie chcę mnie dotykać, przynajmniej pod tym względem jestem bezpieczna. To odkrycie powinno mnie ucieszyć ale głos w mojej głowie z jakiegoś powodu brzmi, jakby miał ochotę przeciw temu zaprotestować. Szybko go uciszam. Pewnie nadal jest w szoku po tym, jak straciłam przytomność. Bo przecież nie ma mowy, żebym kiedykolwiek miała ochotę, aby dotykał mnie Gabriel Legend, prawda? Mimo to wzdrygam się, kiedy rzuca ostro. Wracaj tu, bump. Drzwi otwierają się z rozmachem i do biura wchodzi bump. Człowiek, któremu zawdzięczam to, że wiem już, jak to jest być zawiniętą w dywan. Mówiłem ci, że zadziała? Podskakuje radośnie i sprawia wrażenie dzieciaka na słodyczowym haju. Legend pyta krótko: Gdzie jest Q? Ma spotkanie. Zoe nie pozwoliła im przeszkadzać. Odpowiedź Bampa wywołuje na twarzy Mr. Legenda grymas, od którego pogłębiają się zmarszczki wokół jego ust. Nie mam pojęcia, kim jest Q, ale najwyraźniej kimś ważnym. Okej. Okay. Wyprowadź panią, zapakuj ją do taksówki i nie odzywaj się ani słowem, dopóki tutaj nie wrócisz. Zrozumiano? Jasne, Gabe. Odpowiada Bump i odwraca się do mnie z szerokim uśmiechem na jasnej twarzy, po czym gestem zaprasza mnie do wyjścia. Podnoszę z podłogi telefon i słuchawki. Po raz ostatni zerkam ukradkiem na Gabriela Legenda, który siada za biurkiem, a jego uwagę natychmiast bez reszty pochłania stos papierów i otwarty laptop. Najwyraźniej chcę, abym przed wyjściem nie miała żadnych wątpliwości, że już zapomniał o moim istnieniu. To dla mnie nowość, która boleśnie dotknęła moje ego. Wciąż czuję urazę za to, że się nie pożegnał, ani nawet nie powiedział zabiję cię, jeśli się tu nie pojawisz w najbliższą sobotę. A tymczasem Bamp prowadzi mnie przez labirynt korytarzy do przestronnej sali, przypominającej starożytną świątynię. Dominują tu ciężkie kolumny, a pod wysokim stropem z rogów zwisają półprzezroczyste białe, jedwabne draperie i przecinają otwartą przestrzeń. Nawet pomimo pustki robi to wrażenie. Bez trudu potrafię sobie wyobrazić ten klub wypełniony ludźmi, którzy tańczą z kieliszkami szampana w rękach albo flirtują na kanapach w dużych okrągłych wnękach wzdłuż ścian. Wokół sali biegnie balkon z ciężką balustradą. Domyślam się, że to strefa VIP-ów, czyli ludzi takich jak ja. Którzy chcą móc obserwować bawiący się tłum bez ryzyka, że zostaną przez ten tłum rozszarpani. Pokazuję palcem i pytam: „Ile loży dla wipów macie?” Bamp przystaje i odwraca się do mnie, a jego wzrok podąża za moim palcem, pociera wargi jedną o drugą i przypominam sobie, że legend zabronił mu się odzywać, ale moje pieniądze oznaczają, że nie wolno mu nie odpowiedzieć. Dużo, ale ja tam nie łażę. Wolę parkiet, lepiej słychać muzykę. Ponieważ jego odpowiedź niczego mi nie wyjaśnia, zatrzymuję się i liczę wydzielone miejsca na tyle, na ile mogę się ich domyślić, na podstawie tych na parterze. Szacuję, że odrębnych loży dla vip może być z dziesięć, i jeśli legend ma głowę na karku, każda z nich ma odrębną obsługę i ochronę, może nawet osobne wejście i wyjście więc jeśli ktoś nie chce, aby go widziano, to może tego uniknąć. Przynajmniej ja tak bym to zorganizowała, gdyby to był mój klub. Dzięki Bamb, mówię szeptem, kiedy znów idziemy do wyjścia. W głowie już opracowuję strategię. W tę sobotę będę potrzebowała dwóch, a w następną czterech. Potem zajmę całe piętro. Bamb prycha z niedowierzaniem. Że co? Wszystkie? Ta jasne. To się nie udało nawet wtedy, jakżeśmy otwierali, zanim nie było strzelania. Znów przystaję i rozglądam się wokół. Nie widzę tu żadnych dziur po kulach. Znów prycha przez nos. To było dwa miesiące temu. Myślisz, że Gabe by czekał chociaż dwa dni z naprawą? W życiu. Po tym, jak wyszły stąd gliny, aż się zaroiło od robotników. Wszystko fest wyszykowali, że jest jak nowe. Przed oczami staje mi scena w której legend wkracza tu na czele armii budowlańców, niczym generał na pole bitwy. Ostatecznie chodziło o naprawę jego własnego klubu. To, co się tu stało, musiało być dla niego jak najgorsza obelga. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, jak bardzo musiał powściągać swój gniew, kiedy przyszło mu stawiać na nogi miejsce, które stworzył. Tak naprawdę ten człowiek powinien chodzić z czerwoną lampką ostrzegawczą nad głową i tablicą z napisem Niebezpieczeństwo zachowaj ostrożność. Świetnie się spisali. Maruczę pod nosem i odwracam się z powrotem w kierunku wyjścia. A oni to się odwracali całkiem tak jak ty, zauważa bump, który bacznie obserwuje każdy mój ruch. To znaczy? Pytam, bo jestem rozdarta pomiędzy pragnieniem, aby jak najszybciej opuścić ten budynek, a chęcią poznania każdego szczegółu historii Gabriela Legenda i jego klubu. Oczywiście wyłącznie po to, aby łatwiej mi było ocalić to miejsce. Mój wewnętrzny głos podpowiada cicho: aha, sama w to nie wierzysz. No, gapie. Od tamtej pory tylko oni tu przyłażą. Chcą sobie obejrzeć ślady, ale żadnych nie znaleźli, więc już nie przyłażą. I mieliśmy przez ranę, dopóki nie przyprowadziłem Ciebie. Powinnam mieć ciarki, słysząc, z jaką nonszalancją ten człowiek mówi o tym, jak mnie porwał, a mimo to nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Mój układ nerwowy najwyraźniej kompletnie się rozregulował. Zbliżamy się do wyjścia, a BAMP ciągnie swoją chaotyczną opowieść, jakby po prostu źle znosił ciszę, chociaż mnie to nie przeszkadza. Tak naprawdę nawet się cieszę, że nie posłuchał polecenia swojego szefa, bo dostarcza mi właśnie cennych informacji, które pomogą mi opracować plan przywrócenia Legend na klubową scenę miasta. Bo kto nie lubi udanych powrotów? O ile mi się uda. Z podświadomości zakrada się odrobina zwątpienia, ale ją tłumie. Żadne o ile, kiedy mi się uda. Bamb otwiera jedno skrzydło ciężkich metalowych drzwi i natychmiast oślepia mnie światło dnia, choć ten chyli się ku końcowi. Przez chwilę czuję się oszołomiona niczym kopciuszek, który ucieka od księcia z bajki, zanim wybije północ. Tylko, że ja nie jestem kopciuszkiem, a Gabriel Legend nie jest księciem z bajki. Gdyby to w ogóle była bajka, to on byłby raczej czarnym charakterem. Wiatr szarpie moje potargane loki i przyprawia mnie o gęsią skórkę. Scarlet, zapamiętaj sobie, to czarny charakter, a ty zgodziłaś się mu pomóc tylko dlatego, że to była twoja jedyna bezpieczna opcja. Ale nawet gdy to sobie mówię, wiem, że to nieprawda. Zgodziłam się, bo chcę jeszcze spotkać Gabriela legenda, a kłamuję się, bo nie jestem gotowa zmierzyć się z tym, co ten fakt oznacza. Podchodzę do krawężnika i już zapominam o bampie. Wyciągam rękę, żeby zatrzymać jakąś taksówkę. Muszę stąd uciec, natychmiast zanim podejmę kolejną złą decyzję. Bump chwyta mnie za nadgarstek i ciągnie moją rękę w dół. Gabe powiedział, że to ja mam cię wsadzić do taksówki. Następnie wsuwa sobie w usta dwa palce i gwizdze przenikliwie. Niemal natychmiast najbliższa taksówka wrzuca kierunkowskaz i podjeżdża do nas. Szybciej, szybciej ponaglam ją w myślach, bo coraz bardziej mi się śpiesz, żeby stąd zniknąć. Muszę stąd uciec. Pocieram dłońmi zziębnięte ramiona. Mam na sobie tylko koszulkę na ramiączkach i leginsy, strój, który założyłam na potrzeby zainscenizowanej przebieżki przed nowym sklepem jednego z moich klientów. Jordi miała mi robić zdjęcia, które miałam udostępnić w swoich social mediach, aby przyciągnąć do nowego butiku więcej klientów. Boże, na myśl o tym cała truchleje. Przecież oni wpadną w panikę, gdy się zorientują, że mnie nie ma. I co mam im powiedzieć? A co jeśli Jordi nie zdążyła strzelić fotki? Przecież nie mogę tak tam wrócić. Taksówka zatrzymuje się przy krawężniku i natychmiast do niej przyskakuje. Mam już rękę na klamce, gdy Bump znowu chwytam mnie za nadgarstek. Zaczekaj. Odwracam się, aby na niego spojrzeć. Ma szczupłą twarz i jasnobrązowego wąsa. Tak w ogóle wygląda jak dorosły mężczyzna, choć w jego głosie i ruchach jest coś bardziej dziecinnego. Nie znam jego historii, ale mam przeczucie, że jest barwna. Intryguje mnie zwłaszcza łysy pasek z boku głowy. Co jest? Z jego postaci całkowicie znika swoboda oraz humor, i znów mam przed sobą wyłącznie swojego porywacza. Przechodzą mnie ciarki i teraz nie mają nic wspólnego z wiatrem, który szaleje po ulicy. Nie mów o tym. Nikomu, rozumiesz? Bamb, słuchaj. Mówię i jednocześnie próbuję mu się wyszarpnąć, lecz jego uchwyt jest bardzo niedziecinny. Jego uścisk jest mocny i silny, jak u dorosłego mężczyzny. Nie, to ty posłuchaj. Gabe jest moim bratem. Jeśli zaszkodzisz jemu albo jego klubowi, to ja zaszkodzę tobie, rozumiesz, panienko? Z jego głosu całkowicie zniknęła naiwność, którą wcześniej w nim słyszałam. Swoją groźbę wygłosił lodowatym tonem doświadczonego zabójcy, do czasu, gdy wykrzywia wargi w głupkowatym uśmiechu. Poza tym myślę se, że mógłbym cię polubić. I tak w ogóle to nie uśmiecha mi się robić krzywdy dziewczynie, więc rób tak, żebym nie musiał, okej? Okay? Przełykam ślinę, która nabiegła mi do ust. A włosy na moich przedramionach stają na baczność. Kiedy mówi to z uśmiechem, wydaje się jeszcze groźniejszy. Postanawiam udawać pewną i stanowczą. Jasne, Bamb, Zadbaj, aby przygotowano mi te loże dla vipów i powiedz swojemu bratu, że widzimy się w sobotę wieczorem. Uśmiecha się szeroko i trzykrotnie potakuje głową. Do zobaczenia, Scarlett. Uważaj na siebie. Otwieram tylne drzwi taksówki i wsiadam. Dopiero teraz wypuszczam z płuc powietrze, które cały czas wstrzymywałam. Podaję kierowcy adres i odchylam głowę do tyłu. Jezu Chryste, w co ja się tym razem wpakowałam? Spuszczam wzrok i patrzę na telefon w swojej dłoni. Dwie nowe wiadomości, jedno nieodebrane połączenie, kilkadziesiąt powiadomień z social mediów, ale nic od Jordi fotografki która powinna była zauważyć że zostałam kurwa porwana ani nic od nikogo zaniepokojonego moim zniknięciem to chyba prawda że kiedy każdy gapi się w ekran łatwo nie zauważyć co się dzieje w prawdziwym świecie